Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. A więc wojna. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Skull to Arms Gates of Hell Ostfront z nowego DLC, którego robię razem z ekipą. Gramy przeciwko Japończykom i dzisiaj będzie atak na mapie Natramala. Graliśmy już na tej mapce, są takie fajne wyspy otoczone rzeką. Myślę, że może wyniknąć z tego ciekawy pojedynek, szczególnie, że dzisiaj sobie zagramy bardziej czołgami, bo ostatnio więcej tych dział było. Oczywiście też spróbujemy trochę postrzeliwywać wroga i spróbujemy może wykorzystać huculskich snajperów, aby postrzeliwywali z różnych stron przeciwnika. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami oraz wspomagacie cały projekt. Każdy sub, każdy like naprawdę się przydaje. Oraz śmiało też komentowanie. Każdy komentarz powyżej 7 słów wtedy mega oddaje, ponieważ nie jest traktowany jako spam przez YouTube. Taka ciekawostka. No i dzisiaj co, kurczę, pociśniemy może 7 TP, no zobaczymy, oni mogą mieć znowu 75, dlatego może być różnie. Chętnie bym użył pierwszy batalion powietrznej piechoty, powiem wam, że coś innego by też było. To jest fajna piechota, bo mają Thompsony, jako nieliczni tutaj, naprawdę mega. No i co? Weźmiemy sobie, jeszcze dołożymy tutaj trochę rzeczy. Czyli tak, bierzemy sobie, weźmiemy na początek, uzupełnimy wszystko. I tak, wyrzucimy kop, ponieważ kop to nam się przyda bardziej do obrony. Saperów możemy sobie też usunąć. A tutaj sobie dodamy pierwszy batalion powietrznej. Z dwa takie oddziały. No ciekawy jestem, jak się zachowają. No chłopaki powinni spisać się na medal, bo mają naprawdę fajną broń. Nie powinno być tutaj jakichś problemów. Oraz chciałbym tak, 7 TP. To też na pewno. Tu może być taki zestaw. Marynarze, flotylli też niech będą. NKM-y. 75, huculscy. Wóz, Bofors, 14 TP, 7, 4 TP, okej, okay. Schneidery 3, nie, wyrzucimy tutaj sobie, tych z amunicją tylko jedno, a no i trzymamy jakiś czołg, o, zdobyliśmy ostatnio, zapomniałem, to nas tyle kosztowało z tymi punktami, to ta ich haubica, no, jak zwał, to zwał, no. Ze 150, także grubo, ale my to sobie sprzedamy. Możemy jeszcze użyć sobie więcej tych browningów. No i takie 25 TP to bym chętnie wziął, powiem wam. Niech pojedynkuje się i to nam powinno spokojnie raczej wystarczyć. Mamy bardzo różny ten sprzęt. Piechoty mamy też. Także spoko. Jeszcze patrzę, czy coś byśmy mogli użyć. Może kurczę... Ten kietkę byśmy tutaj wyrzucili. Kurczę, weźmy. Zawsze trochę ich pomęczymy bardziej, nie? Jeszcze tutaj też mamy taką fajną armatkę. Patrzę, czy coś by było jeszcze z lepszą penetracją. Gdzie tu coś takiego mamy? Bo to są... O, no właśnie. To ja poproszę jeszcze tego. Tylko nie zmieści mi się. To weźmy, dołóżmy tutaj, bo mamy... Kurczę, właśnie, bo tu mamy... Inaczej, już mi się trochę, powiem wam, pomyliło. Muszę popatrzeć, o co chodzi. Teraz zauważyłem... Nie, dobra, jest git. Niech tak będzie. No dobra, to co? Myślę, że możemy spokojnie rozpoczynać. Niech się dzieje. No dobra, mamy wczytane. Zobaczmy, jakie punkty.
Zachęcam też do zostania wspierającym, wtedy najbardziej nam pomożecie, ponieważ wykorzystujemy swój wolny czas, a w ten sposób to doceniacie też. No i my też doceniamy te osoby, co wspierają. Weźmiemy sobie na początek może z tych snajperów, wyślemy. Dzisiaj fajnie, bo wszystko tutaj mega widać. Zastanawiam się, może weźmiemy się za ten prawy tutaj punkt. Weźmy sobie... niech podjadą. Kurczę, z jakiej tutaj pozycji by im walić? Zastanawiam się. Fajnie by było może tutaj, kurczę. No okaże się. Niech 7 TP, niech tutaj też pojedzie. No, z drugiej strony, żeby nam też nie huknęli. TKS-a możemy tutaj dać. Od tej strony. O, NKM-y, tak samo. Bo nie mam pojęcia, co oni tam zastosują. Dobra, mamy lotnictwo. Czaple nam będą mogły wskazać, co tam się dzieje. Dobra, chodźcie, panowie, chodźcie. Okej, mają jakieś działo, widzę. 75, także... O, w mordę. Ja polecam się stąd wycofać. Przynajmniej na taką odległość. O kurde, klepią. Klepią już z jakichś dziwnych tutaj... Dobra, trzeba... Tak, wyślemy tutaj naszą tą pierwszą powietrzną piechotę, że tak powiem. Kurde, już mi tu psują dziady. Ja wam dam. Się muszę z nimi pobawić. Dobra, mamy ściągniętego. O ty kurde, pierunie ty. Dobra, na spokojnie. Spróbuję ich pościągać. Kurde. To dziady, no. Dobra. Na spokojnie. Weźcie tutaj, panowie, trochę bardziej bliżej. Możecie tutaj to rozstawić. O kurde, a sanitariusze? Są. To poproszę też tutaj. A, bo mamy tutaj, okej, już czaję. O kurde, no co snajper? Dobra, mamy jakąś bombę? Nie chce mi się tutaj z nimi aż tak... O, w mordę! Rozwalili mi to wreszcie. No, myślałem, że nie trafią. Co za... To lipa, moi drodzy, trochę. No ale cóż... Skąd oni tak mnie widzą? Masakra. Dawaj. Dobra, dostał. Gdzie ten snajper tam jest? To jest snajper chyba. Nie mam pojęcia. Jakiegoś żeśmy rozwalili. Tamci naprawiają, widzę, działko. Dobra, zdjęty. Patrzę, gdzie oni tu są poukrywani. Cholerka, nie widzę. Gdzieś te pioruny się ukryły. Dobra, dawajcie tutaj NKM-a. Mam nadzieję, że nam nie hukną. Wy też możecie tutaj dać. Kurde, jak nam walnęli ładnie. Jestem zadziwiony tym. Też weźmiemy 75, czemu by nie. Tutaj dobrze było też się zasłonić jakoś. Albo niech tutaj to dadzą przynajmniej. Weźmiemy naszych szturmowców. Dawajcie tu. Dobra. Rozstawiać się i rozwalcie mi ich. Będziemy dalej polowali. Kurde, ładnie tu nawalają. Sporo widzę, że mają piechoty. Ale ładnie, dobra, bardzo ładnie ten snajper na razie nam 5 ludzi wybił.
O w mordę, co tu przyjechało? O kurde, cwaniaczki, no. Dobra, i wy panowie też byście tu uratowali tego mi snajpera drugiego. No bo nie ma żartów tak naprawdę, nie wiadomo kiedy ten przeciwnik, co on tutaj zrobi. Weźmy sobie Schneidera od razu. 25 TP niech tutaj będzie, o kurde. Tu jak ładnie Japończykówśmy wyminowali. Poproszę tego Schneidera. Ustawcie się tu. Jeden tu, tak. Możecie tutaj też podjechać. Amunicja, piechota. Na razie tu. Wy tak samo. Możecie tutaj na razie też tak to ustawić. Gdzie mamy drugiego Schneidera? Tu jest. A, i tutaj jest jeszcze jeden. Dobra, no to poproszę tutaj. Czy rozwaliliście to? No chyba tak. No to git. To poproszę w takim razie was panowie, jakoś byście się tutaj mogli. Dawajcie, wy też tu. O, dużo ich widzę, jest, tak, tak. Kurde. No nic, dobra, dawajcie z tym NKM-em. Chodźcie, chodźcie, możemy trochę do przodu dać tych. Chodźcie i 7 TP niech wkracza. No widzę, że tu w miarę spokój. Tak, tak mi się wydaje. Dobra panowie, jedziemy z tym koksem, dawać, dawać. Wy też. Jakbyście się tutaj rozstawili, to też by było ciekawie. O, z Thompsona ładnie ich pojechali. Dobra, możecie bliżej, TKS też. Możecie śmiało. Dobra. Oho, jakieś widzę działko. Nie wiem co to jest. Ale dawać też. Tu coś mają. 20 centymetrów. Tych milimetrów. O, w mordę. I to rozwalili nam niestety. Panowie, czym prędzej zmywać się. A wy wchodzicie i zajmujecie to. A na spokojnie, nie ma stresu z tym. Dobra, chciałbym teraz kolejną jakąś ciężarówkę, którą tutaj mieliśmy z inżynierami najlepiej. O, okej. O, tu ktoś widzę, że patrzy z lornety. Super, dowódca plutonu powietrznej piechoty, bardzo ładnie. Jakby ich wykurzyć stamtąd. Najlepiej Schneiderami by było. O kurde, co tu się odwaliło? Weźcie tutaj to, przetransportujcie. Weźcie to i tutaj byście podjechali. Wy panowie, weźcie się, przesuńcie. Dawajcie tutaj tych. Dzisiaj się nie śpieszymy, powiem wam, bo nie ma po co. I tak niepotrzebnie straciłem tutaj trochę ludzi, ale no cóż, TKS-a sobie naprawimy, więc nie ma stresu. Gdzie my mamy tu tych snajperów? Ci... Dobra, niech sobie tutaj będą. Dobra, teraz ty chodź tu. O, proszę bardzo. Jak sobie przebiegli. Was tutaj poproszę, jedną ciężarówkę. Wy byście mi tutaj odczepili to, dokładnie. Tą ciężarówkę poproszę tego inżyniera. Zaraz sobie tutaj zrobimy, o, taki dół. Snajper przybiegł tu. Gdzie ten snajper? Sanitariusze. Dobra, poproszę tu też NKM-a. Gdzie ten snajper, kurde, się pojawił?
Jest, dobra. Wstawaj, chłopie. Sprawdzimy. Konie środkiem pola. Tylko najlepiej gdzieś tutaj. Z tej strony. Za kamień. No i co? Nic tu nie widzi? A jest, dobra. O, jak pięknie. Zestrzelimy dziada. Jest, buła. Bardzo ładnie. I tam chyba jeszcze jeden jest. Tam na pewno jest. Widzę, że sterczy. No oni, ja się dziwię, że oni z taką bronią potrafią... O kurde. Nam coś zrobić. Gdzie tamten dziad się ukrył? Zaraz ich tam rozwalimy. Fajnie, bo na górce są, więc... Całkiem ciekawie. Dobra, tamci nie celują w nas. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dostał. Dobra, i kolejnego. Dobra, dawajcie. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj ludzi. Poproszę tak. To 7 TP. O kurde, jedzie coś mocniejszego. Dobra, panowie, dawać tu. Gleba. Dobra, rozwalajcie to. 7 TP niech tutaj też wjedzie. Moglibyśmy... Nie, nie możemy tego wykorzystać. Poszedł atak. Rzuć tu granata. Dajesz, dajesz. O, w mordę. Tego to się nie spodziewałem. No rozwalcie to, co jest. Okej. Sanitariusz. Dobra, 25 TP to tutaj... O, ładnie ich rozwalili. Dobra, dobrze by było, żebyście mi tutaj zasłonili ich. I wyślemy sanitariusza do ochrony. Tylko nie przyjedźcie mi ich, tylko dawaj, dawaj. Okej, ładnie. Oj, 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 oj. Dawajcie. Dobra, ciśniecie szybciutko. Uratowaliście go? Kurde, nie uratowali mi tego snajpera, no. Co za dziady. Dobra, wy panowie. Naprawcie szybko TKS-a. Tutaj też poproszę. Szybko tak. I możecie tutaj pojechać. I poproszę piechotę morską, piechotę pińską. Dawajcie. Będzie szybki atak, mam taką nadzieję. Kurde, cisną nas tym, powiem wam, że... Oj, 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 oj. Kurde, nie podoba mi się to. Upatrzcie, takie jedno to. No właśnie, ja zrobiłem błąd, że nie wykorzystałem... dawać panowie tutaj o atak. Uwaga, bo tam jest 75 mm. Och kurde. No to nie będzie takie banalne. Wycofywać się szybko, 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 szybko. Dobra. Git. Naprawcie się. Ci już tu cisną. Medyka jednego tutaj. Kurde, no tutaj też dostali. Niedobrze. Wy panowie chodźcie tutaj. Medyka. Dawać panowie. Dawać. Spróbujemy jakoś może od dwóch stron. Chociaż kurde, lepiej chyba od tej, bo... Cholerka wie, co tutaj ten przeciwnik zrobi. Dobra, wy tam ciśnijcie. Odstrzeliwać przeciwnika. Przydałoby się wsparcie, powiem wam tutaj. Schneider coś tam robi. Co by tu wysłać?
75 się marnują tak naprawdę. Dobra, dawać tu. No, naprawiacie, naprawiacie to. Puu, dobra. Wycofać się. Co by tu zrobić? Tam ci nawalają. Z czym by tu ich wysłać? Akurat mi broń trochę nie pasi. O! RKM, właśnie. O, tu w ogóle takie działko mamy. Możemy z niego skorzystać? Możemy. Dobra, jak najbardziej. Chciałbym to wykorzystać. Tylko też dobrze by było przestawić je. To jest ten typ 92. To nie jest wcale taki szajs. Dobra. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że my nie dostaniemy. Dobra, panowie, weźcie tam, ciśnijcie. Wyjedźcie chociaż kawałek. Chodźcie tu. Spróbujemy coś zrobić. Dawać, dawać. Ładnie, RKM sobie radzi. Dobra, wy też tu chodźcie, panowie. Dawaj, chłopie, tu. Wy też tutaj. O kurde, nie wiem, z czego oni tam nawalają, ale... O kurde, 75. Panowie, dawać tu, a my spróbujemy, tylko szybko, szybko odwróćcie tą wieżę, no. Żeby nam nie wrąbali. Dawaj, 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 no, szybko. Jest, dobra, mamy to. Przejęliśmy, że tak powiem, strefę. Dobra, tutaj niestety jeden dostał. Ale możecie, panowie, zdobywać to. Wy zaprzestajcie ataku. Poproszę tutaj na razie jedno tu, drugie tu. 7 TP niech sobie tutaj też wjedzie. Okej. Ktoś mógłby też tutaj dołączyć do załogi. No ładnie, ładnie. No, dzisiaj powiem wam, że tak w miarę na luzie. Fajnie by było jeszcze, jakbyście tutaj się przetransportowali. Bo bym chciał ponawalać w ten punkt. Wow, co to za jakieś... Jeszcze mamy tutaj spoko rzeczy do wezwania maszyny. Was też tutaj zapraszam. Czy coś tutaj jest, co by nam zagrażało? Dobrze by było wypuścić tą czaplę. A wy, panowie, dawajcie do tego TKS-a. No, poukrywanych mają troszeczkę. Ale ogólnie szału nie ma. O, tu będą mieli armatkę. To na pewno. Dawajcie tutaj. Zobaczymy, czy ich zaskoczymy. Dawać, dawać. Czy oni się... Oni się pewnie ukryją tutaj. No my na razie tutaj nie przychodzimy. Mają, będą mieli moździerza. Też warto wiedzieć. Do przodu dawać te rzeczy i bym chciał szturmowców moich tutaj. O, a tu co się dzieje? Wyślijcie ich tu. Te 70-ki. Wow, 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 wow. Co jest? Jakieś miny. No, dobrze by było tu nie wjeżdżać. Tam są miny. Dobra, zaryzykuję. Jak mają rozwalić, to już 7 TP lepiej.
O kurde, widzę, że tu wszędzie zaminowane jest. Okej. Spróbujmy tutaj chociaż... O, w mordę. Czyli jednak była jakaś mina tu. Cholerka. O kurde. Co jest? A to dobre. Co tu się odwaliło? Rzućcie tu granata. Dobra. Nie mają szans. Tu jeden tylko z nich przeżył. Och, kurde, no co za dziad. Ale mi strzelił. Dawajcie, panowie. O, tutaj to niedobrze. Czyli trzeba będzie chyba pocisnąć z tej strony. O, jak mi szkoda tych ludzi. Niepotrzebnie ich tutaj zmarnowałem. No ale cóż. Dobra, was zapraszam. Dawajcie TKS-a. TKS też tutaj nam powinien starczyć. Poproszę jeszcze czaple tutaj, czy nie mają niczego mocniejszego. O kurde, czaple rozwalili mi. O, a mają tutaj coś. 75 mm i moździerz. Dobra. No dobra, czyli jednak jeszcze coś się starają. Dawajcie tego sanitariusza tu. Kurde, jak mnie denerwują. Dawajcie, pojedziemy, spróbujemy coś tam zrobić, bo przecież... próbowali mnie tu. Wy tak samo idziecie tu. Szybko, szybko. Sanitariusza. Tu jeszcze też mamy jakieś ludzi. Kurde, rozwali... Co? Jakim cudem? Ten ich granatnik tak zrobił takie szkody. No szok. Naprawdę. Dobrze, no nie, no, oni są mega, naprawdę, bardzo. To są zaawansowane jednostki, więc... jakichś większych tu problemów nie widzę. Dobra, weźmy ich, może pociśniemy z tamtej strony. Trochę się jeszcze tej 75 obawiam. Bo to też mimo wszystko ma walnięcie. Dobra, lecimy, lecimy. O. Pryk, pryk, pryk. I nie ma. Dobro mają tą piechotę, nie powiem. Kurde. No. Co jest? Gdzieś tu jest ukryty jakiś dziad. No, weźcie go w... Kurde, no, ludzie. Ja cię kręcę. Gdzie on tutaj jest? Tu jest. Nie, no, no hit. Dobra, wysadziliśmy go, ale... tragedia. Dobra, wy też poproszę, może chodźcie tu. Wy, panowie, tutaj. Chodźcie tu, zaskoczymy ich trochę. Poproszę w ogóle też ostrzał już na te pozycje. No, 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 no. A wy... dawajcie. O, pięknie. Dawajcie, nawalajcie tam. Tu mają to, co najbardziej się obawiałem. Ale to im też rozwalimy. O kurde, tu nas na plecach. Mieliśmy jakichś ludzi. Ale dobra, nasi sobie tutaj radzą. Co jest? 20 mm. Kurde. Gdzie
Gdzie to tam mają? Nie pozwolę wam tego naprawiać. Czy wy tu mi pojedziecie, czy się rozwalicie? O kurde. No. Dawać, dawać. Kurde, niedobrze. Ja cię kręcę, co tu się wydarzyło, ale powiem wam, fajnie, dobrze modele mimo wszystko, ale chyba nam się uda, chociaż no nie wiem. Choroba. A tu co, nasi już są? Co jest? Pilot, a to dobra. O kurde. Tu dobrze by było, żebyście coś zrobili. Dawać, dawać, bo tu mają spoko armatkę, no właśnie. Ajajajaj, niedobrze. Tam mają też załogę. Biegnij, biegnij. Dajesz, 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 szybko. Rzucaj. Rzucaj im i będą załatwieni. 3, 2, 1. Papa. Dobra. Udało się. Tu dawaj, dawajcie to naprawiać. Tutaj taką pozycję. Okej, okay, powinni sobie jakoś poradzić. Wy tak samo tu. Kurde, jeszcze tu mają? O, niedobrze. Może sami jakoś im się by tutaj udało. Se zblokowałem te jednostki. Nie, dobra, udało się, kurde. Bardzo ładnie. Jeszcze jakiś snajper, ja cię kręcę. Dobra, trzeba w ogóle wycofać. O kurde. No niedobrze, no. Nie znoszę, kiedy takie coś się dzieje. O, sami się rozwalili, chociaż tyle. Dobra, panowie, no spróbujcie, no. Spróbujcie ZT tutaj. Może się uda, a wy... Szybko, tylko nie ostrzeliwujcie mi ich, kurde, już dostali. Tutaj mi rozwalają cwaniaki. O cholerka. Trzymać się, panowie, jakoś. Ten pilot śmiesznie, że nic nie można. No kurde, takie cudo, no. Dawajcie z tego mał... O kurde. No ciężko, ciężko, nie powiem. Kurde, jakie to jest mocne. No co jest? Czemu nic z tym nie można... Dobra, gleba. Trzeba ich tak rozwalić. No tu jest mój błąd. Trochę ludzi na tym straciliśmy, ale... Przynajmniej była walka. Ej, no tragiczne te 20 mm. Tyle nam... Najwięcej szkód nam narobiły. Ja ci dam. Dobra. No, przeładowuj. Jakim cudem. Dobra, zwizać się rozwalę. Żryj. Ouf. Dobra. Come on. I najlepsze jest to, że tego nie mogę wykorzystać, nie? Ta. O, dobra. Gdzie mamy 7 TP? No, nie naprawiliście tego cały czas. Ojejku. Fatalnie. Dobra. Dobra, zamykamy. Trochę mi się to nie podobało, że nie za mało tych czołgów wzięliśmy. Jakbym rzeczywiście tutaj wziął na przykład 6-7 TP, to by było ciekawiej. No ale trudno. Jakoś się udało. Mimo wszystko. Ciekawy jestem teraz, co zrobimy podczas obrony, ale... No, możemy więcej czołgów użyć, zobaczymy. Przede wszystkim, co tam mamy za mapę? Kylmapuro.
No kurde, już na tej mapie się broniliśmy, ale pamiętam, że wtedy Japończycy byli bardzo słabi. Teraz może być już naprawdę solidny ten atak. Także postaram się jakoś zabezpieczyć zależnie jaką miejscówkę. Liczę, że jakaś będzie właśnie z fabryką i będzie ciekawiej. Także co, jeśli się podobało, śmiało lajkujcie, komentujcie. Zapraszam też na fansite'a. Oraz na dole macie jeszcze właśnie link z modyfikacją, to znaczy, żeby było inaczej, tam wam opiszę. Także no zobaczcie w komentarzu, co tam będzie napisane. Warto czytać komentarze, ponieważ czasem możecie się czegoś ciekawego dowiedzieć. A przez parę link tam będzie do pobrania to, bo tam właśnie jeden z widzów chciał, to tam żeśmy akurat to wrzucili. No i co, jeszcze zachęcam do subowania kanału Adama też. Macie link na dole. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.